Mam wrażenie, że Samsung Galaxy Z Fold 2, którego miałem okazję przez ostatnie ponad 2 tygodnie testować, jest dokładnie taki sam w kontekście zainteresowania jak jedynka. Ja od razu powiem, że jest to w każdym aspekcie lepszy smartfon niż poprzednik. Natomiast wciąż przetestować w takich domowych pieleszach, w codziennym użytkowaniu mogą go tylko media, testerzy, recenzenci. Z tego względu, że ten smartfon jest zaporowo drogi, kosztuje prawie 9 tysięcy złotych. I zwykły szary człowiek może sobie go oczywiście podotykać gdzieś w elektromarkecie albo w brand store, pozginać, zobaczyć jak to wygląda. Ale ta cena jest tak wysoka, że naprawdę garstka osób zdecyduje się na zakup. Co nie zmienia faktu, że Samsung i tak pompuje pieniądze, czas i zainteresowanie w to urządzenie. I moim zdaniem to w tej chwili jest najlepszy składany lub jak wolicie rozkładany smartfon dostępny na rynku. Tylko czy ktoś go kupi? Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyciągnięciu nowego Folda z pudełka, oczywiście poza tym, że nie ma w środku bonusowych słuchawek jak wcześniej, to jakość wykonania smartfona. I tutaj naprawdę nie żartuję. Nowy Fold nie sprawia już wrażenia prototypu, ale normalnego, dopracowanego wizualnie smartfona. Wszystko wydaje się tu być lepiej spasowane, mocniej dopracowane i dopieszczone. Miedziano-różowy kolor może nie jest moim ulubionym, ale matowe wykończenie prezentuje się bardzo dobrze, elegancko i stylowo. Na minus na pewno wystająca wyspa na aparaty, która dokłada jeszcze grubości, a smartfon jak widzicie zbyt smukły nie jest. Na plus na pewno zmniejszony prześwit między złożonymi ekranami, co wizualnie spaja całą konstrukcję. I teraz zawias. W pierwszym Foldzie był niezły, ale w mniejszym składanym Z Flipie jeszcze lepszy i tu drugiemu Foldowi bliżej właśnie do Flipa. Udoskonalono szczotki, które wymiatają zanieczyszczenia ze środka, ale przede wszystkim samo odczucie składania i rozkładania jest o wiele przyjemniejsze i płynniejsze. Przy pierwszym Foldzie cały czas bałem się, że coś mi nim zaraz pęknie. Tutaj takiej obawy nie mam. Zmiana moim zdaniem jak najbardziej na plus. Jednak moim zdaniem największą funkcjonalną zmianą tego smartfona jest przedni ekran. Jak widzicie, obejmuje cały przód, cały front. I nie jest już taką protezą ekranu, jak w przypadku pierwszego Folda. No bo umówmy się, w tym pierwszym Foldzie to było tak, że Michał zresztą przy swojej recenzji powiedział, że to jest hybryda tabletu i smartwatcha. Tam chodziło o to, że na przednim ekranie Folda jedynki tak naprawdę można sobie było nawet nie przeglądać internet, popatrzeć sobie na powiadomienia, sprawdzić godzinę i dopiero ta funkcja smartfonu, czy jak wolicie tabletu, pojawia się w momencie, kiedy go rozłożyliście. Tutaj, kiedy on jest złożony, ten ekran jest na tyle duży i funkcjonalny, że można sobie po prostu korzystać z niego jak z normalnego smartfona. No może nie jest idealnie, bo proporcje ekranu są specyficzne i trudno obsługuje się go jedną ręką, ale zrobicie tu wszystko. Szkoda trochę, że nie ma tu czegoś więcej niż 60 Hz, ale może w następnej generacji. Zmiana jak najbardziej na plus i to główna różnica między pierwszym a drugim Foldem. Zmiany dotknęły też wewnętrzny ekran. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na wideo, ja trochę może byłem zbyt optymistycznie nastawiony do tego zdjęcia tutaj, które no, jak tak bardziej się przyglądałem temu smartfonowi, częściej go używałem, częściej go składałem i rozkładałem. Może tego nie być widać idealnie na przebitkach, ale no ono jest. Ono nie znika magicznym sposobem, ten ekran nie staje się super płaski i tu ten pasek jest cały czas widoczny. No to jest pytanie, czy jesteście w stanie to zaakceptować i czy wy, tak jak ja, w którymś momencie przestaniecie to dostrzegać. No bo to trochę jest tak jak z noczami kiedyś było, tak? Był ten nocz, ale w którymś momencie przyzwyczailiście się do niego tak bardzo, że po prostu już go nie było widać. No i trochę jest tak z tym zgięciem. Ciekawy jestem bardzo, czy da się to poprawić w kolejnej generacji, żeby to było jeszcze bardziej płaskie i niewidoczne. Natomiast podstawowa sprawa, kiedy dotykam tego ekranu, nie mam już wrażenia aż tak dużego obcowania z taką folią, z taką kliszą aparatu analogowego. Pamiętacie, jak mniej więcej się to dotykało, tego się nie powinno dotykać, no ale wiecie o co chodzi. To nie jest szkło. To jest ten taki niby szklany plastik Samsunga, ten taki dziwny wymysł, ale faktycznie mimo tej folijki tutaj, która jest, której jest zakaz zrywania, to znaczy no, możecie sobie zerwać, nie? Ale pewnie zepsujecie. Natomiast nawet mimo tego, że nie ma tego feelingu szkła, to jednak jest zdecydowanie lepiej niż w jedynce. Nie jest to tak bardzo plastikowe i foliowe, co moim zdaniem w takim użytkowaniu codziennym jest jak najbardziej na plus. No i to jest pierwsza różnica. Druga to odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz, które totalnie zmienia odczucia korzystania ze smartfona. Aż nie mogę uwierzyć, że Samsung tak szybko poradził sobie z umieszczeniem takich wartości w dużym, rozłożonym ekranie Folda. Trzecia, poza nieco większym rozmiarem oczywiście, to brak dużego notcha i zastąpienie go dziurką na aparat. Nie dało się tego zrobić symetrycznie i rozumiem, natomiast efekt przy użytkowaniu jest dużo lepszy. I znów ciężko uwierzyć, że oba smartfony czasowo dzieli tak mało. Jasność minimalna i maksymalna bardzo dobrze, podobnie jak odwzorowanie kolorów.
Przyczepić się mogę jeszcze tylko do samej powłoki ochronnej wyświetlacza, która przy mocniejszym świetle daje duże, nieprzyjemne refleksy. Może nie będzie tego tak dobrze widać na wideo, ale dawało mi się to czasem we znaki. No i jeszcze ten wewnętrzny ekran naprawdę bardzo się brudzi i ciężko go doczyścić. W środku zaskakująco, bo nie ma Exynosa, ale Snapdragon 865 Plus z 12 GB pamięci RAM, co daje połączenie takie, że nie da się w tej chwili tego smartfona obciążyć tak, by przymulał. Do tego dochodzi odświeżanie 120 Hz, więc Galaxy Z Fold 2 jest po prostu rakietą. Nie wiem, jak radziłby sobie tutaj Exynos, jak bardzo te różnice by były widoczne, no ale Samsung nie zaryzykował, czy nie zdecydował się na Exynosa. Natomiast no, kultura pracy Snapdragona tutaj jest w porządku. Ale to nie jest tak, że ten smartfon jest jakiś super chłodny i w ogóle się nie grzeje. Przy takim dłuższym użytkowaniu czuć na obudowie trochę ciepła, ale nie ma dramatu. Aparaty z tyłu mamy 3 i każdy dostał matrycę o rozdzielczości 12 megapikseli. Najlepiej radzi tu sobie jednak aparat główny i pozostałe dwa potrafią niemiło zaskoczyć, czy raczej rozczarować. Ogólnie jednak zdjęcia na wysokim poziomie i jeśli patrzeć na Folda jak na tablet, to dostajemy mocno nietabletowe fotki. Wideo też na dobrym poziomie. Nie miałem za bardzo jak sprawdzić opcji śledzenia obiektu, ale zaznaczam, że taka istnieje i na przedpremierowym pokazie widziałem, że sprawdzała się całkiem nieźle. Przynajmniej na Kasi Purze z tabletowa. Trochę taka ciekawostka, ale wraz z kilkoma możliwościami wykorzystania zmian kształtu Folda może być przydatna na przykład dla vlogerów. Wykorzystanie większego ekranu tego smartfona mi się wydaje, że jest w pełni oczywiste. No, oczywiście poza tą klasyczną, większą przestrzenią roboczą, która każdemu się chyba przyda, kto czasem uważa, że jednak smartfon to za mało, no to oczywiście możemy sobie korzystać z multitaskingu. To nie jest nic nowego na Androidzie, natomiast w momencie, kiedy macie duży ekran, taki prawie tabletowy, no to ten multitasking ma większy sens. I tutaj na przykład przy Galaxy Z Fold 2 trzy aplikacje albo trzy okna przeglądarki otwarte w tym samym czasie absolutnie nie stanowią problemu. Wszystkie trzy są na tyle widoczne, na tyle przejrzyste, na tyle funkcjonalne, że po prostu można korzystać równolegle właśnie z trzech aplikacji czy z trzech okien przeglądarki. Super sprawa, jeżeli oczywiście jesteście w stanie i chcecie coś takiego wykorzystać. Bo wykorzystania takiej dużej przestrzeni trzeba się po prostu nauczyć, podobnie jak przeskakiwania między ekranami. Ale nowy Fold w większości przypadków robi to bardzo dobrze i szybko pozwala na kontynuowanie pracy po zmianie ekranów. Fajnie pisze się na nim w trybie takim niby laptopa, ale tu też dużo zależy od tego, czy aplikacja dostosuje ekrany, tak by wpasować się w rozwiązanie Samsunga. A tych aktualizacji będzie pewnie z czasem coraz więcej, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Rozwieję jednak wszelkie wątpliwości osób, które zastanawiają się, czy Galaxy Z Fold 2 jest świetnym smartfonem, tabletem do oglądania multimediów. Filmów na YouTubie czy na serwisach streamingowych? No nie, z uwagi na proporcje ekranu nie jest. Tak, faktycznie po rozłożeniu dostajemy większą przestrzeń roboczą, ale proporcje ekranu sprawiają, że faktycznego miejsca na multimedia jest niewiele więcej niż w normalnym smartfonie i będziecie się musieli przyzwyczaić do pasów na górze i na dole ekranu. No chyba, że uruchomicie coś w proporcjach 4:3, wtedy wrażenia są najlepsze. No ale ile tego jest w streamingu? No, niewiele. Dla mnie to było spore rozczarowanie, bo Fold nie dał mi w tym aspekcie więcej niż mój zwykły smartfon. Sam ekran natomiast do oglądania super, HDR jest, ekstra czernie, do tego fajnie grające głośniki stereo. Bateria to jedynie 4500 mAh, ale spokojnie daje radę przez cały dzień z włączonym odświeżaniem na poziomie 120 Hz, osiągając średnio 5 do 6 godzin czasu pracy na ekranie, czyli screen on time. Jest więc solidnie. Jest ładowanie indukcyjne, jest indukcyjne ładowanie zwrotne, a ładowarka w zestawie ma 25 W. Moim zdaniem Samsung w tym modelu poprawił praktycznie wszystko, co nie dograło w pierwszej odsłonie. Oczywiście to wciąż jest niezbyt smukły, gruby i ciężki smartfon, który niekoniecznie idealnie mieści się w kieszeni, oczywiście złożony. Te proporcje przedniego ekranu są dziwne, on jest trochę za długi, ciężko to wykorzystać, natomiast na pewno jeżeli chcecie mieć większą przestrzeń roboczą, chyba nie ma na rynku w tej chwili nic lepszego, no chyba, że zdecydujecie się na tablet. Moim zdaniem to jest w każdym aspekcie bardziej dopracowany smartfon niż jedynka i naprawdę doceniam, podziwiam Samsunga, że chciało mu się włożyć tyle czasu i pieniędzy, żeby udoskonalić to urządzenie, no bo jednak to jest półka cenowa, przez którą na tego smartfona niewiele osób sobie jest w stanie pozwolić. Oczywiście nie wiem, jak jest na zachodzie, patrzę pod kątem Polski, 8799 zł. Tyle Samsung w tej chwili życzy sobie za tego smartfona i to jest moim zdaniem mega dużo. Po prostu to jest jeden z najdroższych telefonów, jaki można kupić. Czy warto?
Jeżeli macie do wydania i chcecie wydać takie pieniądze, moim zdaniem będziecie z niego zadowoleni. Ja osobiście jeszcze nie jestem psychicznie gotowy, niezależnie od tego, jak to jest fajny bajer, na to, żeby wydać tak duże pieniądze na smartfon. Ale może Wy tak. Jeśli oczywiście tak, to napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Może już używacie tego urządzenia. A jeśli podobał Wam się film i uważacie, że wyszedł nieźle, że w jakiś sposób przedstawił Wam smartfon na tyle dobrze, że warto zostawić łapkę w górę, to zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale i widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!